Witam Was we wtorek. Dzisiaj mamy 20 dzień września. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Team School. Bierzemy na tapetę niemiecki indeks, sprawdzamy DAX-a, tutaj dosyć ważna geometria na wysokości mierzenia FS100, czyli górna podstawa tego różowego boksa, który zaznaczam w tym momencie. Stanowi dla nas dosyć ważny punkt odniesienia. Najbliższym oporem są okolice 10 450-460. Dodatkowo ten poziom potwierdzony jest tak zwaną bazą oporu, czyli ta historyczna reakcja ceny, ten szczyt z 15 września stanowi dosyć ważny punkt odniesienia w dniu dzisiejszym. Zwróćmy uwagę, że rynek praktycznie do tego miejsca, no już niewiele zostało, 68 punktów. Pamiętajmy, że DAX jest bardzo zmiennym instrumentem, więc tutaj spokojnie ten ruch może być wykonany. To będzie nic innego jak układ AB równa się CD, czyli korekta pędząca z charakterystyczną równością fal, ale i dodatkowym potwierdzeniem, jakie tutaj możemy również zastosować, jest wewnętrzne mierzenie Fibonacciego, które również wypada w tych rejonach. Zwróćmy uwagę, że tutaj te poziomy tak naprawdę zaczynają się już od 61 1,8, zaznaczam za pomocą dwóch zielonych linii, czy pierwsza zielona linia to jest górna podstawowy balans, 61,8 to jest tutaj początek tej luki wcześniejszej, okolice 10 430-460, a więc taki 30-punktowy bufor bezpieczeństwa należałoby w tym wariancie przyjąć. Pamiętajmy, że najbliższym wsparciem cały czas jest mierzenie zewnętrzne Fibonacciego, tak zwany układ harmoniczny zewnętrzny, czyli punkt D naszej formacji, to są okolice 10 250-260. Podsumowując, najbliższe wsparcie 10 250, najbliższa zapora podażowa 10 430-10 460.